Dobry wieczór Państwu, witam ponownie. To jest program, wieczorny program Telewizji Republika Rozmowa w Punkt. Jest z nami redaktor Tomasz Duklanowski, redaktor naczelny Radia Szczecin. Witam serdecznie, redaktorze. Witam również, dobry wieczór. Redaktorze, niedaleko Szczecina leżą Police, gdzie miała miejsce, no właśnie, ogromna afera o wielu wątkach. Jeden z tych wątków został już skwitowany przez sąd. To jest skazana Joanna Rzet. No, została skazana za stosunkowo małą kwotę w stosunku do całej afery, bo tam chodzi o wyprowadzenie 200 tysięcy złotych na kampanię wyborczą na rzecz Platformy Obywatelskiej. To było 2015 rok. Czy ja mam rację, redaktorze? Tak, zgadza się. Rzeczywiście zapadł w Szczecinie w tym tygodniu pierwszy wyrok w sprawie tej gigantycznej afery policyjnej, w której zarzuty usłyszało kilkadziesiąt osób, łącznie z prominentnymi działaczami Platformy Obywatelskiej. I te trzy akty oskarżenia trafiły do sądu, tak jak mówiłem, natomiast w przypadku jednego z nich śledztwo zostało zakończone wyrokiem skazującym. I to był wyrok taki, o który wnioskowała prokuratura. Skazano dwie osoby, to jest była prezes klubu sportowego Chemik Police i ona została skazana za pomoc w wyprowadzeniu z jej klubu 200 tysięcy, no blisko 200 tysięcy złotych na kampanię wyborczą, którą ona sama prowadziła. Kandydowała wtedy do Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej i te pieniądze zostały wyprowadzone w taki oto sposób, że druga osoba, która w tym procesie została skazana, to jest Radosław C., taki specjalista od marketingu politycznego, ale też były dyrektor biura poselskiego posłanki Danuty Hibner, też dziennikarz, były dziennikarz TVN-u. On miał swoją firmę, która się zajmowała PR-em i z klubu sportowego Chemik Police pieniądze trafiły najpierw do jego firmy, a potem za te pieniądze została zasponsorowana kampania wyborcza właśnie prezeski klubu sportowego, która kandydowała do Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej. Tych pieniędzy było tak dużo, że jak rozmawiałem z lokalnymi dziennikarzami z Polis, to oni mówili, że całe miasto było oblepione plakatami Joanny Rzet, która w tym tygodniu została właśnie skazana. No, nawet oblepienie całego miasta, że tak powiem, chyba nie pomogło w tej politycznej karierze tej pani. Skazanie tym bardziej nie pomoże. Natomiast te 200 tysięcy, czy tam blisko 200 tysięcy, no to jest kwota, jak to mówili w pewnym filmie, na waciki w stosunku do całości tej afery, bo ta afera, no, opiewa już na ogromne kwoty, bo chodzi o kupienie spółki na terenie Senegalu, który miał wydobywać minerały. Potem się okazało, no właśnie, co się okazało? Tak, to jest jedna z większych afer w ogóle w kraju. Były zarząd grupy Azoty, Zakłady Chemiczne Police, usłyszał najpierw zarzuty, a potem z tych zarzutów został sformułowany akt oskarżenia, który trafił także do sądu. I główny zarzut dotyczy tego, że poprzedni zarząd kupił prawa do kopalni w Senegalu. Chodziło o dwa złoża. Na tą transakcję, która została przeprowadzona w dość skomplikowany sposób, zostało przeznaczonych ponad 80 milionów złotych i 87, tak patrzę w materiały, tak? 87 milionów złotych i co się okazało, że te złoża, które miały rzekomo zapewnić dostawę surowców dla zakładów chemicznych Police na kilkanaście albo kilkadziesiąt lat, okazało się, że one są zupełnie wyeksploatowane. Eksperci stwierdzili, że te złoża były eksploatowane przez Francuzów i Hiszpanów już w latach 60. i tam zwyczajnie nic nie ma, dlatego te pieniądze, które zostały przeznaczone na zakup dziury w ziemi, jak się okazało, po prostu, tak? Dokładnie. Kupiono, tak jak kiedyś ukazał się materiał Anity Gargas, która mówiła, że zakupiono dziurę w ziemi, można tak w uproszczeniu powiedzieć, że pieniądze poszły do tej dziury w ziemi.
No ale zaraz, zaraz, bo jak to jest możliwe, bo to jednak zakłady, policja to jest poważna firma, tam no, powinien działać jakiś nadzór, zarówno wewnętrzny w firmie, jak i nadzór właścicielski w postaci odpowiedniej, znaczy działań administracji rządowej, bo to jest spółka państwowa, na dodatek strategiczna. I jak to było w ogóle możliwe, żeby coś takiego się wydarzyło? Tak ogromna strata, tak ogromny wydatek na dziurę w ziemi, którą można sobie pooglądać dzisiaj, zdaje się. No po prostu tego nadzoru nie było. Zarząd, który w tej chwili jest w grupie Azoty, szacuje, że straty spowodowane niegospodarnością, złym zarządzaniem poprzedniej ekipy, to jest kilkaset milionów złotych. Tam zakłady chemiczne przez pewien czas miały dość duże problemy finansowe z powodu tego złego zarządzania, bo to nie tylko chodzi o zakup tej kopalni, ale też o wiele innych takich działań, które można nazwać sprzecznymi z prawem, jak na przykład używanie kart kredytowych przez byłych członków zarządu i dyrekcję. No zaraz, zaraz. Zarząd ma karty służbowe po to, żeby reprezentować firmę, po to, żeby no, dokonywać słusznych różnych no, zakupów bieżących. To na co oni wydawali te pieniądze? Znaczy to... I takie zakupy były prowadzone. Według byłych członków zarządu te pieniądze były wydawane właśnie na reprezentację. Natomiast no dziś wiemy, jak ta reprezentacja wyglądała. Zakupiono na przykład zegarek za 50 tysięcy złotych. Kupiono, były z tymi kartami opłacane. Tam jakiś ta ekipa z Platformy jakiś ma sentyment do zegarków. Jakoś chyba tak jak ruskie saudaty po kilka nosili najchętniej na ręku. Tak to trochę wygląda, ale nie tylko do zegarków, bo kartami były opłacane, był opłacany pobyt w klubach GoGo, albo na przykład jedna z członki zarządu opłaciła sobie kartą kredytową operację powiększenia biustu. Także nie do końca można, no nie do końca można się z tym zgodzić, że te pieniądze były w jakiś racjonalny sposób wydawane. No być może chodziło o wywarcie wstrząsającego wrażenia na rozmówcach w czasie negocjacji handlowych. No być może tak, natomiast zrobiło to wrażenie na funkcjonariuszach CBA i prokuratora, którzy postanowili w związku z tym postawić byłym członkom zarządu na właśnie zarzuty. No dobrze, ale taka powracając do wydobycia tych fosforytów, no to jest nie do uwierzenia, bo ja sobie przypominam, że to Donald Tusk tam zapowiadał, że właśnie zaczynamy wydobywać, to chodzi o fosforyty, tak? Tak. To gdzieś tam z tego Senegalu, to trochę tak jak poszukiwanie inwestora katarskiego, co wszystko jest od początku kompletną lipą? Znaczy wyglądało to jak bardzo porządna inwestycja, która była uwiarygodniona licznymi konferencjami prasowymi, właśnie między innymi z udziałem Donalda Tuska, który przyjechał do Szczecina, potem był w zakładach chemicznych Police i mówił, że chwalił tę inwestycję. Mówił, że poszukujemy inwestorów w krajach egzotycznych, takich jak właśnie Senegal, i zapewniał, że to jest, że to ma rację bytu, że tutaj zakłady chemiczne będą miały zapewniony dostęp do tanich fosforytów z racji tego, że do zakładów będzie należała, do całej grupy będzie należała, będą należało, należały złoża w Senegalu, a no niestety tak się nie stało. Jakie były konsekwencje tych decyzji, no to dzisiaj wiemy. No dobrze, ale to znamy trochę życie i wiemy o my dwaj, że taka działalność zarówno w zakresie powiększania biustu za państwowe pieniądze, jak i prowadzenie kampanii wyborczej, na już w szczególności wyprowadzenie 87 milionów na dziurę w ziemi, no nie jest możliwa bez tak zwanej kryszy politycznej. Krysza to jest taki pojęcie rosyjskie, chodzi o ochronę po prostu polityczną. Kto tam na miejscu no, miał szansę na to reagować, a nie reagował? No, znaczy, i dlaczego tutaj jeszcze nie siedzi?
Dlaczego nie siedzi? No to, no, takie pytanie należy zadać organom ścigania, sądom i tak dalej. Natomiast tu z całą pewnością było tak, że ci wszyscy ludzie, którzy kierowali grupą Azoty, mieli poparcie polityczne Platformy Obywatelskiej. Zresztą jest takie zdjęcie, które zostało opublikowane w internecie, gdzie w kampanii wyborczej Joanny Rzet, która została skazana za wyprowadzenie tych 200 tysięcy, stoi obok niej i pan Gawłowski, i pan Grodzki, i pan Gablewicz, którzy trzymają szaliki z jej nazwiskiem, w ten sposób właśnie wspierając jej kampanię wyborczą. Także pytanie, odpowiedź na to pytanie, kto za tym stał, no to, no to jest oczywiste. Bez protekcji, bez wsparcia polityków Platformy Obywatelskiej ci ludzie nigdy by nie mieli tych stanowisk, które zajmowali, i pewnie gdyby ich nie było, nie byłoby takich przekrętów, o których dzisiaj rozmawiamy, które zresztą są potwierdzane wyrokami sądu w tej chwili. No dobrze, a co z pozostałymi wątkami tej sprawy, bo to jest tylko ten najmniejszy wycinek został już spuentowany wyrokiem sądowym. Co z pozostałymi wątkami? Te dwa pozostałe akty oskarżenia, tak jak mówiłem, trafiły już do sądu w ubiegłym roku. To są gigantyczne akty oskarżenia. Ten ostatni, który dotyczy tej zasadniczej sprawy, czyli wyprowadzenia tych 87 milionów złotych, ma ponad 1400 stron, do tego jest kilkaset tomów akt. Ta sprawa z pewnością będzie się toczyła dość długo. W tej chwili jeszcze nie został wyznaczony termin na sprawę, mimo tego, że minęły już 4 miesiące, ponad 4 miesiące, odkąd ten akt oskarżenia wpłynął do sądu. Pewnie ta sprawa będzie się toczyła bardzo długo, tak jak i sprawa senatora Gabłowskiego, która trwa już prawie 3 lata i być może w tym roku się zakończy. Także no, czeka nas długi proces potem po pierwszej instancji. Z pewnością każdy z tych członków zarządu będzie się odwoływał, także to jest... Na sprawiedliwość poczekamy jeszcze w tej sprawie akurat wiele lat. Inny wątek, inna sprawa. Pan redaktorze był świadkiem no, skandalicznego zachowania niemieckiej policji podczas obchodów rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Tam nie wpuszczono Polaków z polskimi flagami. Jak pan, jaka w ogóle była przyczyna? Co ta policja w ogóle, czym motywowała swoje skandaliczne, podkreślam, zachowanie? To znaczy, ja od razu na samym początku powiem, że ja do Ravensbrück na uroczystości związane z wyzwoleniem obozu jeżdżę, staram się jeździć co roku, też jeżdżę po innych obozach na terenie Niemiec, obozach koncentracyjnych. I takie incydenty, takie sytuacje, to nie jest pierwszy raz, one się zdarzają co roku. Co roku są takie sytuacje, że Polacy, którzy tam przyjeżdżają, żeby oddać hołd pomordowanym Polkom, których przecież zginęło tam i było więzionych najwięcej, bo ponad 36 tysięcy. Zawsze spotykają się z problemami ze strony władz niemieckiego obozu, ze strony policji, bo wcześniej niemile widziane były polskie flagi, polskie flagi w różnych formach. Też pamiętam, że była taka sytuacja, że dyrekcja obozu nie zgodziła się na to, żeby harcerze odbywali warte w miejscu, gdzie były rozstrzeliwane Polki. Natomiast w tym roku no to był już absolutny skandal, dlatego że grupa działaczy ze Związku Żołnierzy, ze Związku Narodowych byłych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w ogóle nie została wpuszczona, została otoczona kordonem policji i bez żadnego uzasadnienia. Ktoś z pracowników muzeum przyszedł i powiedział, że oni mają takie prawo, żeby Polaków po prostu nie wpuścić, tylko dlatego, że mieli ze sobą flagi ze skrótem Narodowych Sił Zbrojnych. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest jedyny incydent. Tych incydentów było więcej. Co prawda pierwszy raz się zdarzyło tak, że w ogóle delegacji z więcej nie wpuszczono. Natomiast ta sprawa ma dużo głębsze dno. To nie chodzi tylko o takie incydenty, o dokuczanie delegacjom, tylko chodzi o to, żeby w ogóle zrzucić odpowiedzialność, żeby zrzucić odpowiedzialność za to, co się stało w Ravensbrück, żeby ją rozmyć,
właśnie w taki sposób, nie wpuszczając polskich delegacji, pokazać, że to w zasadzie my jesteśmy nacjonalistami, a ta wina jest przerzucana z Niemców na Polaków. No dobrze, ale co w takiej sytuacji robić? Może polskie instytucje państwowe może powinny podjąć jakieś działania? Nie wiem jakie, tak, bo trudno sobie jakieś symetryczne działania w Polsce wyobrazić, bo Niemcy owszem powinni przyjeżdżać na przykład do Auschwitz i innych miejsc kaźni i popatrzeć, co narobili ich dziadowie i ojcowie. No tak, tylko że przyjazd Niemców wiąże się z tym, że coraz więcej i coraz częściej i coraz większymi grupami na te obchody przyjeżdża z jednej strony Antifa, z drugiej strony mniejszości seksualne, znaczy lesbijki niemieckie, które przyjeżdżają oddać hołd pomordowanym tam osobom, próbując narzucić taką narrację, że to w zasadzie oni byli ofiarami, choć jest to nieprawda. W tym obozie, jeśli nawet były osoby, jeśli były kobiety o skłonnościach homoseksualnych, to trafiały tam z takich powodów, że były kryminalistkami, że za napady, rozboje i inne tego typu czyny. Natomiast co my powinniśmy robić? No będzie sporządzona nota dyplomatyczna. Polski minister zapowiedział, że będzie prowadził rozmowę w tej sprawie. Natomiast z naszej strony powinniśmy tam być, powinniśmy tam jeździć, powinniśmy pokazywać swoją obecność właśnie tam, bo jesteśmy winni to tym ofiarom, tym kobietom, które w tych obozach zostały pomordowane. Także naszym obowiązkiem jest to, żeby tam jeździć i tym bardziej, jeśli nas tam nie wpuszczają, to powinniśmy w przyszłym roku pojechać z większą grupą. Powinien pojechać nie jeden, dwa czy trzy autokary, tylko tych autokarów powinno pojechać 20 i po to, żebyśmy pokazali, że pamiętamy o tym miejscu i że wiemy, co się stało i kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność za te zbrodnie II wojny światowej. Ja tylko przypomnę, że homoseksualiści trafiali owszem do obozów koncentracyjnych, niemieccy homoseksualiści, ale na podstawie przepisu, który zniesiono chyba w 1997 roku dopiero już w Zjednoczonych Niemczech, bo przepisu, którego w polskim prawie nigdy nie było, bo w polskim prawie nigdy nie karano za taką przypadłość. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Redaktor Tomasz dziękuję. Duklanowski, redaktor naczelny Radia Szczecin, był gościem wieczornej rozmowy telewizji Republika w Punkt. Już za chwilę Pilnujmy Polski, program, którego współgospodarzem jest marszałek senior Antoni Macierewicz.